Panowie, jaki jest wasz ulubiony film? Serio? Mój to The Boys. Mój to też jest The Boys. Ostatnio się z Szybkiem wciągnęliśmy i chodzimy późno spać przez to. A mój Breaking Bad? O kurde, czyli każdy z nas najbardziej lubi seriale, bardziej niż filmy. Napiszcie, czy wy wolicie filmy, czy seriale, ale dzisiaj będziemy próbować potraw z najpopularniejszych filmów oraz seriali na całym świecie. Więc będziemy teraz sobie losować z sejfu, panowie, kto zje. Czyli co to może być? Na przykład coś typu Avengersi, czy coś takiego? No, dawaj dzisiaj. Co my tu mamy? Batman? Batman? A co jest Batman? Nietoperze jakieś? Nietoperze smażone na kiju. Oby nie. Można wymienić? Można wymienić? Nie. I teraz ja? Oby coś dobrego. Pliska. Władca pierścieni. Nice. Krążki cebulowe będą. No? A, bez kitu mogą być, no? Dobra, czyli teraz moja kolej, uwaga i... Breaking Bad. Co? To miało być moje! Nie, ja lubię Breaking Bad, to dawaj! Nie. Będziesz miał stary jakiś kryształ do wyzania. To jest robienia trójko. A, patrz, o, zobacz. Widzowie, teraz zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby zobaczyć, jakie dania tutaj są w środku. Czyli ty jeszcze raz, jakie masz danie? Władca pierścieni. Władca pierścieni. No dobra, zobaczmy, co mam. Uwaga. O tak! To chyba krasnoludy drugą najbardziej. Jesteś krasnoludem? Nie, ale znam jednego, Jacka Frosta. Powiedz mi, czy to jest... Ty, MS, a mogę łyka? Stary, nie wiem, czy co się tam dzieje przed tobą. Zobacz, co o, ty masz. O kurde! Po co ja piję to piwo, skoro ja... Cześć, ty masz co? Batmana. Batmana. Ule, on będzie miał bogate danie. Najdroższy z was wszystkich. To masz, pokaż. Szampanik przepyszny i będzie jakieś pewnie ekskluzywne danie. Stek! I sałatka. Z frytkami. Bardzo mało. Sałatka. Czyli on musi być bardzo drogi. No. A co to jest? Dlaczego ty dostałeś chleb? To są umpalumpasy. Umpalumpasy? To jest Jad Frodo Baggins. Jak to się nazywało? Lębasy. Lębasy to są. Ej, zobaczcie, to on zjadł, widzicie, to on wszystko zjadł. Nie mamy teraz jedzenia, żartowałem. A nie myślisz, że widzowie oglądali Władcy Pierścieni w ogóle? Czy no myślę, że na pewno. Napiszcie, jeżeli ktoś, ten kto widział, to niech napisze. A teraz moja kolej i słuchajcie, chłopaki, pamiętacie co ja mam? Breaking Bad, a tu może być tylko jedna rzecz. Wow! Z restauracji, w której przemycali narkotyki. Czyli to jest stary z czymś? Nie, tu nic nie ma, stary, naprawdę. Jak się nazywała ta restauracja, pamiętacie? Rospolos Hermanos. Tak? Czyli po polsku Kurczakowi Bracia. A jak się ten szef nazywał? Gustavo Fring. A Gustavo, właśnie. Kurczakowi Bracia. Yeah! Pewnie macie kurczaki od samego Gustavo. Yeah! A to podobno są najlepsze kurczaki, jakie są w Ameryce. Ej, czemu w środku są takie niebieskie kryształki? Co? Poka? Poka? Nic tam nie ma. Oszukałeś, Ernest. Dobra. Jadłem zanim zobaczyliście. Ale czemu ja w ogóle to nie swoje? To jest biedackie. To jest lepsze. Zobacz, pokażę. Szef kozacki. Ej, zazdro. Dobra, ja robię kanapkę. Czyneczką weź sobie. Co jest grane? Ty. Dobra, się sobie, to jest taka historia. To jest prawdziwy cheeseburger. Ja pierdzielę. Mocny. Panowie, tylko wiecie, że jak za każdym razem będziemy jedli tyle kalorii, to my nie damy rady. Dlatego, że podobno teraz przygotowane jest aż 5 dla każdego dania. Po 5 dań. Co? Prawdziwy krasnolud nie boi się kalorii przed wyprawą. Musi mieć brzucho. To co? Drugie żarcie. Kto losował ostatni poprzedni? Ja? Ty byłeś ostatni. Czyli teraz ja jestem pierwszy w tym razie. Uwaga, ile tam tych losów w ogóle dostało jeszcze? Stranger Things. Okay. Dziwne rzeczy. Nie, dziwniejsze rzeczy. To jest Demogorgona? Nie. Dziwniejsze rzeczy. Ja mam Star Warsy. O kurde. O nie, będzie się jak żabę, jak wszystko. Jar Jar. Nie, nie może, żeby dostali żabę. A wiecie, że Jar Jar jest Sithem i to wszystko jego spisek? Nieprawda, co? Ja nie wiedziałem. Ej, powiedzcie mi, co zombie lubią jeść najbardziej. Ty masz do Walking Dead? To chyba dostaniesz chyba bardzo ten. Mało jedzenia. Sałatki z McDonalda. Nie, chyba ludzi. Gorzej, jak dostanę kogoś... Dobra, Mordy, zaczynaj. Jak dostanę kogoś mózg... Nie, za chuda ta rączka. Zipek, daj swoją. O kurde, co mi się stało? Ej, co mi się stało? Możemy dostać to jedzenie w końcu? No dobrze, niech wam będzie. Okej, okay, ja mam Stranger Things i to będzie epickie, ale może niech zipek. Teraz ja zaczynam. Ja mam Star Warsy, czyli rzeczywiście może być ta żaba. Chociaż wątpię, żebyście tak, nie dostali. Uwaga! Wow! Co to jest? Co to jest? Uwaga, to jest niebieskie mleko! To jest niebieskie mleko, oni... Jest takiego jednego ziomka zabierali, nie ważne. Ale to jest najpopularniejsze chyba danie w Star Warsach. Ono jest suta? O fu. Ej, to jest najlepsze mleko, jakie piłem w życiu. Niebieskie to jest naprawdę nie mleko? Jest... Co jest grane? Nie, ale... Lepa, ale jest dobre, pyszne. Wow! Dobre, nie? Co jest? No nie? Dziwnie smakuje bardzo. Mhm. Ale jest dobre, a to? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest chyba z jakiejś dziwnej planety. Co jest? To jest fasola. To jest kolczo. Ja znam ten zapach. Znam ten zapach. Fuu. No nic, no dobra panowie, na razie jeszcze nie jem. Poczekam na was. Daj, Grzesiek. Dobra, tak na serio, myślę, że tu nie będzie żadnego mózgu. W razie epidemii... Konserwa. Zombie. Konserwa i woda. Super. A ja? Tak,
bo stary, bo jedenastka jadła, nie? Moje żarcie kontra Grześka żarcie. To było amerykańskie chyba żarcie, nie? Dobra, spróbuję tego, nie. Chciałbym się podzielić, ale nie mogę, chłopaki, no. Ja to wylosowałem. Ja też chyba nie chcę tego otwierać, ale muszę, nie? Muszę. Spróbować musisz, stary. Ej, czy tu jest pleśń? To jest pleśń. I ja to mam jeść. No my to są stary sprzed apokalipsy jeszcze. To nie jest pleśń, chłopie. To jest tłuszczyk przecież. Nie, to jest sprzed apokalipsy właśnie. Patrz na to. To się robi tak. Otwierasz konserwę. W czasie apokalipsy. Leci łyżkę. Łyżkę, no. Robisz tak. A czemu ty mu zjadasz? W tym momencie, jak to jest na wierzchu i pan na magazynie przerzucał to, to ja to teraz jakbym jego palce lizał, nie? Tak, fajnie. Mi, chłopaki, jakby dobre są te gofry, ale mi czegoś brakuje do nich. Nie, nie może to zrobić. Sprofan... Nie, zniszczył takie piękne danie. To ja już wolę skupować. Teraz jest dobre, bardziej polskie, a nie jakieś Ameryka. No. Ale to naprawdę smakuje trochę jak ziemniak. Może trzeba to ugotować wcześniej. I wiecie, co jest najdziwniejsze w tym? No. Jak spróbujecie, to nagle wam wysuchają całe usta. Dobra, panowie, ja tym się nie najem, nie ma takiej opcji. A ja już zjadłem. Ja już wypiłem pół butelki, więcej nie wypiję. A ile zjadłeś tej konserwy? No patrz. No trochę zjedzone. No trochę tak. Pomówiliście mi, ale... Tak ci nie smakuje? To smakuje jak surowe mielony. Ja to tak uwielbiam. Ja też to uwielbiam. Tym gofry dużo lepsze, zamiast całych, nie wiem co to były, te takie fioletowe kulki, bo pierwszy raz to widziałem. Nie coś z Ameryki, jakieś borówki amerykańskie, no to kulki z mielonki stary. To jest zmielona świnia wpakowana tutaj. Dobra, dawajcie następne żarcie po prostu, bo ja już nie mam co jeść. Ale się zjebałeś, Ernest! To z góry było. Nie, to tam ta kaczka. To teraz losuję. Teraz ja. Ja jeszcze nie byłem pierwszy. Okej. Ciekawe, co tam jeszcze zostało. Harry Potter! Zapomniałem o Harry Potterze! Ja wiem, co tam będzie, na 100%. Tam był taki tort, który on, Harry Potter, podniósł i na ciotkę głowę zrzucił. To byłby dobry stan. Ale też był sok dyniowy. I czekoladowe żaby. I przecież w zimę też pili dużo mleczka czekoladowego. Co masz? The Office. The Office! To, nie znasz tego? Co to może być? No nie znam. Serial to jest. Komediowy. O, wylosowałem serial komediowy. Zdanie to będzie jakaś komedia pewnie. Pracownika. To jest o biurze. O biurze, no. Ci będę miał chyba kanapkę biurową taką. Tak obstawiam. Uwaga! Chłopaki z baraków! Ej, zmieniam! To jest mój ulubiony serial wszechczasów. Ja go tyle oglądałem, kurna. Bez przesady. Tak, uwielbiam. Dobra, wszyscy zadowoleni? Tak! Widzę, Grzeszku, że bardzo. Uwaga, co my tu mamy, panowie? Uwaga. Co masz? Harry Potter. Dawaj to! To musiało być to! To jest no. Co strzelałeś? Mówiłeś, że wiesz, co to będzie. Ale nie powiedziałem, więc tak się nie liczy. No to powiedz. No ja myślałem, że to będą fasolki wszystkich smaków. Fasolki. Ale tego się nie spodziewałem akurat, czekolady. Nie kojarzę. To jest gorąca czekolada. Dobrze, bo jest tylko 35 stopni. Aj, olejoko dobra. O kurde. Wiśnia. Gówno, nie, co to jest? Marcypan. O, nie. Który to był? Jak to niedobre. To? Tak, to wszystkie smaki są. Nie, bo ja na pewno trafisz żygi kota. Ta na 100%. Próbuj to, co teraz my zjedliśmy. Nie! Masz. Jak każdy zjadł, to znaczy cynamon. Google wprowadził nową w ogóle możliwość, że jak zostawicie łapkę i subskrypcję naraz na filmie, to wtedy czujecie zapachy przez monitor, więc teraz zostawcie łapki w górę i zobaczymy, ile osób czuje. Napiszcie w komentarzu, czy wam zadziałało. O nie, tuńczyk. Tuńczyk to jest najgorszy smak. Ja bym nienawidzę. Jak ja bym trafił tuńczykową, to bym się chyba zżygał. Dobra, to pokazuję, Ernest, co ty masz. Ja mam jalapeno, ale super. No, chipsy, chłopaki z baroku. Tak. Znowu piwo. I znowu piwo, wiesz co, Ernest? Co poradzę, no taka praca. To są twoje ulubione seriale właśnie, widzimy. Dlaczego? No. Ej, właśnie trafiłem świeżo skoszoną trawę. A ty co masz? Ja miałem The Office, więc pewnie coś, jakieś jedzenie biurowe. Nie! Kanapka z tuńczykiem, to jest mem stary z The Office. Czy ja przed chwilą mówiłem, że tuńczyk to jest najgorsze, co może być i dostaję tuńczyka? Tak, tuńczyk. Pierwszy dzień pracy, a ty tu kanapkę. A to jeszcze kanapkę z tuńczykiem, no porąbane. Ale baba. Ludzie, którzy nie wiedzieli, to jest mem z The Office po prostu. Tak, jeden z głównych bohaterów po prostu kupił sobie kanapkę z tuńczykiem na pierwszy dzień pracy i wszyscy się z niego śmiali, że... A, na pewno. Co się stanie, kiedy zrobię tak? O nie. No, co? Zginiłem skarpetnie, zaraz po tym czuję wiosenny wiatr. Co chcesz? Chcesz zipek sobie wziąć trochę? Taką? Nie. No, dobra. Niedobre. Co? Kolejka od nowa? Losowanko, no. Tak, ja pierwszy znowu. Proszę bardzo. Zostało ile losów? Żartowałem. Byłem pierwszy. Ej, chłopaki! Avengers! Piraci z Karaibów! Czyli ryby. Ej. A czemu nie przyjdzie za co? A ja? Gra o tron? Co tam jedli? Ucięto w głowę, stary. To... Jak nie zombie i mózgi, to gra o tron i ucięte głowy. Ja słyszałem, że tam jedli konserwy z tuńczyka same. Nie! No. Dużo ryb właśnie było. Piraci z Karaibów! Ryby! Chyba oraz, co to jest? Rum! O nie, ja już dwa browary dzisiaj wypiłem przecież na tym odcinku. Dawaj mi to.
Dobry rum nie może się zmarnować. Kto powiedział, że się zmarnuje? Dobra, patrzcie. Prawdziwą rybę trzeba obrać w grysie. Tylko uważaj na ośni. Dobra, co ja miałem? Avengers miałeś. Avengers, uwaga i... Co jest? To kebab. Jest, to jest nie to kebab. To jest to, co jeszcze oglądając Avengers. To jest co innego, czekaj. Jak to się nazywa dokładnie to danie? Już wam mówię. Kebab? Berlin! Tak, bo była taka scena, słuchajcie, na koniec, po napisach, gdzie oni wpierdzielali wszyscy, nie odzywając się, szawarmy. A to jest w ogóle jest znane? No, a nie jest szawarma? Znane. 4 miliony views, dobra. 4 miliony, przecież jest znane, to jest mega. Okej. To jest szawarma. Czyli Avengersi lubią mieć kebaby. Znaczy, no tak, to jest pochodne kebaba. No. To są Polakami wszyscy. Tak. Jaki kraj, taki tego. Avengers. Aj, zipek, no dobra. Co to nie jest za film? Kleotron, winko i kurczaczek. No, prawdziwy tak. Królewski kurczaczek. Upolowany chyba dopiero. Nie, nie mogę tego się napić. Ej, ale jak strasznie otworzysz? Nie lubię wody. Jak otworzysz tą butelkę? Przecież jest korek i nie mam otwieracza. Wiesz co, właśnie nie wiem. Tutaj... Spokojnie, panowie. Ja wiem, jak można to otworzyć. Ej, nie, Ernest, nie, zostaw to. Proszę cię, Ernest. Nie. Szablowanie. Szablowanie. Nie. Ale to szampany się robi. A to tego nie I mogę? I butelka do góry, bo wylejesz. Całe wino moje wylejesz. Dawaj. A? No to nie. Czego ja się bałem? Nie będę ryzykował. Panowie, czy ktoś zamawiał grzańca? Dawaj to. Da radę? A to niżej nagrzewaj. Nie, właśnie chcę pomiędzy. Ej, jak to zadziała, to będę w szoku, nie? Uwaga. Strzeli? To jak? Ale czekaj, czy ty chcesz stopić szkło, żeby można było pić przez stopione szkło? Chcę odzyskać znowu piasek z tego szkła. O, idzie! Jo, ty magiku! Zipek, jesteś mistrzem. Normalnie jesteś gość. Tylko nie pij z gwinta teraz. Waliłeś mi wino. Wyobraź sobie, że gdzieś tam jesteś nad Wisłą i ktoś nie... No, ktoś nie ma otwieracza, nie? No bo kto nosi? Spokojnie, ja zawsze jestem palnik. Ja zawsze palnik przy sobie. Dobra, uwaga. Jakie gorące to jest, ty! To jest prawdziwy grzaniec. No, dobra. Lecimy z kepsem. No i to jest dobre danie. Nieprawda, to jest dobre danie. Dlaczego Avengersi są tak popularni? Po ratowaniu świata trzeba zjeść kebaba. Nie próbowałeś tego kurczaka. Jest wyśmienity. Ej, i tak mam wrażenie, że macie trochę lepsze jedzenie ode mnie. Troszeczkę tak. Troszeczkę, nie? Uwaga. Wymiana. Zipek dawaj. A co masz? Deadpoola. Deadpool? No bo jakieś kończyny będziesz jadł. On wyglądał ja jak... mam Squid Game'a. A ja mam Wiedźmina. O kurde. Ej, fajna runda. No, mocna nice. Runda będzie. Co macie, panowie? No, filmy. I seriale. Jakie jedzenie? Ja mam Squid Game'a. Więc wiadomo, co to będzie. Ja mam już dość. Ale mam Squid Game'a i to było jasne. Ej, to było wiadome. Opa, ale śliczne. I gwiazdeczka. A, no tak, muszę to wyciąć. A, bo inaczej, Zipek, wiesz co się stanie. No, wycinaj. O kurde, ale czym? Masz jeszcze 30 sekund, szybko. Ale ja mam tylko widelce. No. O, już. Tak, żeby się nie zepsuło. Najgłupszy zawodnik chyba ze wszystkich. Nikomu tak szybko nie pierdyknęło. Daj mi to. Ale słodkie. Weź mi ukrój też. Ej, to już wiem, po co jest mleko. No ja sobie zamoczę mleczkę. Wow! Omlet Wiedźmina. Słuchajcie, Yennefer by była zadowolona. Jakiś eliksir? Co to jest? Tylko uważaj, bo to jest tylko dla Wiedźminów, stary. Tak. A, to nie. Bo to jest ze skrzepu. Zmieniają się oczy. Czy ja czuję marchewkę? No. Ty, to chyba u mnie. Ej, ale ja mówiłem, że ja chcę mieć teraz najlepsze danie. No to masz najlepsze. Więzienne jedzenie Deadpoola. O nie, o, tak, on był w więzieniu, przecież nie dostał. Najbardziej mi smakuje żarcie Zipka. Dobry ten Squid Game. Może jakoś z grzywkiem zamieni. Weź ode mnie tej surówki trochę, bo ja jej nie dam rady zjeść. No. To są jajka. To jest omlet. Z jajek. Nie, z Wiedźmina. To jest omlet z Wiedźmina. No to chyba czas skończyć. Zobaczymy, czy Zipek w ogóle jeszcze przeżyje do kolejnego odcinka. Napiszcie tak, mu. Jeżeli chcecie zobaczyć, to subskrybujcie kanał, bo wtedy zobaczycie następny odcinek, czy jest tam Zipek. Jeżeli nie, no to dzwońcie w takim razie po... Nie wiem, po kogo się dzwoni w tym... I koniecznie łapki w górę. Tak, widzimy się już jutro, to na tyle. Na razie. Trz.